Telekomunikacją zajmowały się bardzo różne osoby w historii. Trzeba powiedzieć, że często były to osoby bardzo oryginalne. Alexander Graham Bell, który wynalazł telefon w 1876 roku, był z zawodu nauczycielem głuchych. Bardzo zresztą uznanym. Almon Strowger, który wynalazł automatyczną centralę telefoniczną, też pod koniec XIX wieku był przedsiębiorcą pogrzebowym z Kansas City. Samuel Morse, wynalazca telegrafu jeszcze przed Bellem, był artystą, malarzem. Także my kontynuujemy to dzieło, ale oczywiście w tej chwili potrzebne są bardzo dobre kwalifikacje, żeby móc zajmować się telekomunikacją na poważnie. No i stąd waga, jaką przykładamy do kształcenia studentów w naszej uczelni. Profesor Andrzej Jajszczyk swoje prace badawcze prowadził także w Australii, Kanadzie i Francji. W tych krajach, a także w Indiach, Niemczech i Stanach Zjednoczonych był konsultantem producentów, operatorów i agencji rządowych. Jest autorem bądź współautorem 10 książek i ponad 240 artykułów naukowych. Oczywiście poza nauką ma także swoje pasje i zainteresowania. Z takich tradycyjnych moich zainteresowań, hobby, to są na pewno góry i kiedyś dużo chodziłem po górach, nie tylko Tatrach, które pewnie najbardziej kocham, po Beskidach, również po górach poza Polską. Interesuje go bardzo historia, astronomia, interesują go ludzie, interesuje go przyroda, interesuje go miasto. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że to taki człowiek renesansu. Nic zatem dziwnego, że jednym z obiektów jego zainteresowania jest Kraków, jego zabytki, a także dzień dzisiejszy, czemu daje wyraz zarówno w licznych publikacjach, jak i w działalności Fundacji Kyoto Kraków. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga jest jednym z najbardziej fascynujących miejsc w Krakowie. Powstało dzięki inicjatywie i zaangażowaniu przede wszystkim Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz. Oni również stworzyli Fundację Kyoto Kraków. Jestem jednym z członków zarządu tej fundacji. Muzeum Manga, poza wystawianiem sztuki japońskiej, również wystawia różne wystawy czasowe. W tej chwili trwa wystawa poświęcona właśnie motywom japońskim w sztuce Wojciecha Weissa. Aby uzupełnić obraz człowieka renesansu, jakim jest profesor Andrzej Jajszczyk, warto dodać, że jest on także członkiem elitarnego klubu krakowskiego i znakomitym żeglarzem, ale przede wszystkim naukowcem. Światowa sieć telekomunikacyjna jest największym systemem, jaki stworzyła ludzkość w swojej historii. Możemy się porozumieć na całym globie, niezależnie od miejsca, gdzie jesteśmy, czy nawet na środku oceanu, czy na pustyni, nie mówiąc już o wielkich miastach. Oczywiście ta sieć telekomunikacyjna, którą stworzyli nasi poprzednicy, wyglądała zupełnie inaczej niż sieć obecna, a w dodatku jeszcze inaczej niż sieć, która będzie w przyszłości. Taką siecią będzie sieć nowej generacji, internet nowej generacji. I tymi zagadnieniami zajmujemy się w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej.